dzisiaj w programie witam bardzo serdecznie dwie przepiękne góralki, pani Helena Studencka, sekretarz generalny Związku Podhalan. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie również. I Sylwia Kozielec, królowa Związku Podhalan. Witam cię również bardzo serdecznie. Witam. Jesteście w pięknych góralskich strojach. Na jakie okazje górale zakładają takie stroje? Górale zakładają stroje przeważnie od każdego święta Wielkanoc, Boże Narodzenie, ale też jak są uroczystości polskie lub góralskie, tak jak Dom Podhalan Festiwale, to wtedy ubierają się wszyscy po góralsku. Tak. Ja myślę, że to jest wielka tutaj sprawa, że górale zakładają te stroje góralskie i bardzo są dumni, że w tych strojach mogą się prezentować. To jest taka ciekawostka, że będąc na przykład w kościele i widząc 500 różnych góralek, nie zobaczy się takiego samego stroju, dlatego że to jest w tej chwili rewia mody i każda góralka chce mieć coś innego. Te stroje są robione tutaj przez nasze artystki, bo to trudno nie powiedzieć, że to są artystki. To są artystki ludowe, które szyją nie tylko stroje kobiece, ale również i męskie. Portki góralskie, cuchy, swetry i kierpce, kapelusy, także syćko to, co górolowi do tego jego stroju jest potrzebne. No właśnie, a czym charakteryzuje się strój góralski? Dla ludzi, którzy są laikami i zupełnie nie znają specyfiki strojów ludowych. Są jakieś charakterystyczne wyznaczniki? Jeżeli chodzi o męski strój, to na pewno tak. Te portki bukowe. Tak, tak. Mhm. Mają parzenice wyszyte. I potem koszula i mają takie opaski, a dziewczyny przeważnie mają wszystkie gorsety wysywane, ale nie każda ma ten sam. Tradycyjnie co dużo ma te same, to są dziewięciorniki, tak jak ja mam tutaj, ale jest troszkę każdy ma inaczej narysowane i każdy ma inny kolor spodnicy i tak się różnimy. Jeśli chodzi o mój strój dzisiaj, moi kochani, żeby was to nie zmyliło, ja absolutnie nie jestem dziś ubrana po góralsku, bo tak i na trochę, mam chustkę. Jeśli chodzi o damski strój, no to wiadomo, że podstawowym elementem jest gorset i spódnica. Spódnica powinna być tybetowo, taką jak ma tutaj nasza królowa Sylwia, no ale w tej chwili szyje się z różnych materiałów i gładkich i nawet i w kratkę widziałam kiedyś góralską spódnicę przepięknie ułożoną do gorsetu. No a jeśli chodzi o strój jeszcze męski, to wiadomo spinka góralska. Spinka góralska, często te spinki są złote z koralami, przepięknie zdobione i przepięknie wykonane, też tutaj przez naszych artystów, złotników tu w Chicago. Niesamowite. Ilu górali mieszka w Chicago? Ho, ho, ho. Sylwia? To ile? Niepoliczanie. Może około milion, nie wiem. Naprawdę? I wszyscy mieszkają na południowej stronie miasta? Nie, 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 niekoniecznie. Niekoniecznie. Mamy też górali na północnej stronie miasta. No, aczkolwiek to góralowo jest jednak ta południowa strona, tam gdzie znajduje się siedziba Związku Podhalan, nasza piękna budowla, tak różniąca się tutaj właśnie w Chicago od wszystkich innych budynków, jakby żywcem przeniesiona z Zakopanego tutaj. Tu na Archer. Przepięknie elementy właśnie architektury góralskiej tam są zaakcentowane w tej chałupie góralskiej. Niesamowite. Macie też oczywiście jedzenie wyjątkowe właśnie tam. A jakie są statutowe cele Związku Podhalan? Znaczy, górali, jak widzicie Państwo, to najczęściej są kolorowi, ładnie ubrani, grają, kolorowi i głośni, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale gdyby się przyjrzeć całej organizacji Związku Podhalan, to struktury Związku Podhalan są bardzo precyzyjnie określone, a więc jest zarząd główny i są koła. Koła, które też kierują się swoimi celami właśnie statutowymi, każde koło
koło ma swój statut, ma swój sztandar, ma swój zarząd i tak to właśnie działa. Co 3 lata zbiera się Sejm. Sejm to jest naprawdę wielka sprawa. Zbieramy się na 3 dni, jest to Labor Day, to jest ten pierwszy weekend września i w tym roku właśnie będzie Sejm Związku Potalan. Każde koło musi wydelegować swoich delegatów i tam obradujemy, moi kochani, wybieramy nowy zarząd, wybieramy nowe władze, bardzo są wielkie emocje. W sobotę sprawozdanie urzędników, nieograniczone absolutnie czasem. W niedzielę jest wielki i uroczysty bankiet, no a po bankiecie w poniedziałek wybory. Jeśli chodzi o Związek Podhalan, to ta organizacja ma również swoje radio, Radio Związku Podhalan, które będziemy mieć już 30-lecie, 17 czerwca będziemy obchodzić 30-lecie, czyli od 30 lat Radio Związku Podhalan nadaje swoje programy tu w Chicago. Mamy również swoje czasopismo Podhalanin. Tak. Ogromną stronę internetową, na której możecie Państwo znaleźć wszystkie informacje, które dotyczą naszej tutaj właśnie organizacji Związku Podhalan w Północnej Ameryce. No i macie bardzo wiele zespołów tanecznych i muzycznych, które działają przy Związku Podhalan. Domyślam się, że właśnie tak. Wiem, że ty, Sylwio, jesteś członkinią jednego tak. z takich zespołów. Od 6 lat byłam w zespole Hohu, tam zaczęła się uczyć tańczyć i potem później przeszłam do zespołu Gronik, to jest zespół muzyczny, tam się nauczyłam grać na skrzypcach. No i później, kiedy byłam już starsza, miałam 18 lat, przeszłam do zespołu Siumni, bo to jest starsza grupa i teraz tam tańczę. No i tak lubię to robić. Ile zespołów działa przy Związku Podhalan? Znaczy, jeśli chodzi o zarząd główny, on nas jako, tak. jako ten człon tego Związku Podhalan, to dla nas wielką radością jest to, że wokół Domu Podhalan i wokół Związku Podhalan gromadzą się całe rzesze młodzieży. To jest bardzo pozytywne, bardzo nas to cieszy i buduje i jakby dodaje nam skrzydeł do dalszej działalności. W tej chwili działa około 20 zespołów regionalnych przy Związku Podhalan. Te zespoły, tylko 2 działają przy zarządzie głównym. Jest to Szkółka Pieśni i Tańca, no i zespół reprezentacyjny Siumni, którzy działają jakby przy zarządzie głównym. Natomiast reszta tych zespołów działa przy kołach. Koła zakładają zespoły i te zespoły działają przy kołach. Mamy również zespoły muzyczne. Jeśli chodzi o grę na instrumentach właśnie góralskich, góralskie dzieci są uczone w zespołach muzycznych. Są to szkółki. Szkółka Władysława Pawlikowskiego, Gronik. Ile, Sylwia, może być w takim waszym zespole? Dawniej było więcej, teraz jeszcze tak około 40 może dzieci, 30, tak. Władek Fudala ma swoją szkółkę również muzyczną, Zawrat, tam też około 50 dzieci uczy się grać na skrzypcach i basach. No i Jasiu Bobek też prowadzi swoją szkółkę muzyczną. Mamy taką uroczystość jak Józefinki Muzykanckie, które niedawno były. I te Józefinki Muzykanckie, ja myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych naszych uroczystości, bo tam to jest święto właśnie muzykantów i w kościele przychodzą wszyscy od takiego małego, które ma tam 3-4 latka i skrzypce już trzyma, do najstarszych muzykantów tutaj właśnie na amerykańskiej ziemi naszych góralskich. Jest to naprawdę wyjątkowa uroczystość. Sylwia, zostałaś królową Związku Podhalan. Domyślam się, że to jest wielkie wyróżnienie. Tak. Jak w ogóle wyglądały wybory? Wybory wyglądały tak, że bo było parę dziewcząt, które kandydowały na tą królową. No i każda musiała się pokazać, musiała zaśpiewać, zatańczyć, opowiedzieć coś o sobie gwarą oczywiście, odpowiedzieć na kilka pytań i pokazać jakiś talent. Ja zagram na akordeonie i na skrzypcach. Też trzeba umieć i wykrajać zarzepy. Wykrówki i trzeba też umieć cerować skarpetki i przysyć guzik. Niesamowite. Sylwia, a czym zajmujesz się na co dzień? Wiem, że jesteś studentką. Tak, chodzę do University of Illinois w Chicago i tam studiuję biologię i uczę się w kierunku medycznym, żeby kiedyś zostać lekarzem.
Czyli chcesz zostać lekarzem, wiesz już jakiej specjalności? Specjalności jeszcze nie, bo jest bardzo dużo wyborów, ale jak na razie może onkologia, nie wiem jeszcze. Tak. Jakie są obowiązki Królowej Podhalan? Jako królowo to ja reprezentuję Związek Podhalan i górali na różnych uroczystościach góralskich, polonijnych, religijnych, w kościele, albo tak na przykład teraz będzie parada, I potem organizuję moim głównym celem jako królową, organizuję bal charytatywny, który się już odbędzie w tą sobotę, 22 kwietnia w Domu Podhalan. I cały dochód z tego balu będzie przeznaczony na cele charytatywne w Ameryce i także i w Polsce. Czy to jest taka tradycja, że Królowa Podhalan zawsze organizuje taki bal charytatywny? Tak. To się zaczęło od Kasi Stopki w 2000 roku i potem każda królowa po niej miała bal i to będzie już 17 bal. Jak wygląda taki bal? Czy jest jakaś specyfika tego balu? Na balu to będą występy artystyczne zespołu Gronik i Siumni. Jest też loteria i reszta jest muzyka, ludzie się bawią, jest jedzenie i cały dochód potem jest przeznaczony tak. Jak w ogóle zamierzasz wykorzystać ten tytuł? Właściwie w jakim sensie, chodzi mi o to, jak zamierzasz, co zamierzasz zrobić? Czy poza zorganizowaniem tego balu charytatywnego jeszcze myślisz o czymś? Nie wiem. No właśnie, jak królowe, że tak powiem, korzystają z tego dobrodziejstwa, jakim jest bycie królową? Znaczy, wtedy, kiedy królowa panuje, tak, to wiadomo, że ma ogromną ilość obowiązków, bo wszędzie jest zapraszana i wszędzie ma od opłatków, pikników i tak dalej, takich imprez nie za bardzo ważnych może, ale również do różnych uroczystości takich naprawdę ważnych i prestiżowych. No a później... No później najczęściej zostają te dziewczyny również, zawsze zostają w zespołach regionalnych. Często prowadzą nawet te zespoły. No a później jak już wchodzą w dorosłe życie, przyprowadzają, to widzimy, naprawdę to widać u nas w Domu Podhalan, przyprowadzają swoje dzieci i jakby te tradycje przekazują już następnemu pokoleniu. I w jaki sposób wykorzystuje? Ja myślę, że taka dziewczyna, która jest królową Związku Podhalan, to nabiera doświadczenia, nabiera takiej pewności siebie, że jest naprawdę osobą wartościową, nie boi się już później chyba pokazywać jakby swojej osoby gdzieś w szerszym świecie. Myślę, że to jest też i takim dobrodziejstwem dla tych naszych królowych, przepięknych, mądrych i takich rozmiłowanych w góralszczyźnie. Jak to się dzieje, że górale tak silnie kultywują tradycje? Nawet w innym kraju. Tak naprawdę, gdybym znała odpowiedź na to pytanie, które jest zdecydowanie fenomenem, że górale tak tradycje pielęgnują, nie wiem. Myślę, że wynika to z ogromnej miłości do Tatr, do ziemi ojczystej, tam właśnie zostawionej na Podhalu, do tradycji, w których wzrastali. Ja wiem z mojego doświadczenia, że tak jak mieszkałam w Polsce, to byłam góralką taką z urodzenia, no bo się urodziła na Podhalu i to było jakby normalne. Natomiast taką góralką prawdziwą, z przekonania i z rozmiłowania, to się stała tu, w Chicago. Kiedy łezka się zakręciła, kiedy brakło tego wszystkiego, co tam na Podhalu my zostawili i kiedy człowiek uwidział, co górale tu przez te już prawie wiek, bo niedługo będziemy mieć 90 lat powstania Związku Podhalan w Północnej Ameryce, kiedy jak się uwidzi, co górale tu robią, mają wszystko od naprawdę najdrobniejszych rzeczy do tych największych, jak sonki, sanie góralskie, właśnie o tym, jak konie hodują i wszystkie te bacówki mają, robią oscypki. Także, moi drodzy, to jest fenomen. Tego nie da się powiedzieć jednym zdaniem, dlaczego to jest takie mocne. Jest to
ogromnie mocne i ogromne niezakorzenione w sercach górali. Czyli ludzie jakby na nowo odkrywają swoją tożsamość tutaj. Myślę, że na pewno tak. Niesamowite. I z dumą właśnie, jak ja to mówię, gromadzą się wokół sztandarów, bo sztandar to duma dla górala, każde koło ma swój sztandar. I pokazują tak, jestem góralem, jestem Polakiem, bo my, to nie jest tak, że my uważamy, że jesteśmy tylko góralami, my jesteśmy przede wszystkim Polakami. No właśnie, dobrze, pani Helenko, że pani zahaczyła ten temat. Jak to jest? Czy faktycznie jest jakaś taka animozja między góralami a ceprami, czyli góralami a całą resztą Polski? Nie, absolutnie tego tak nie odbieramy i myślę, że tego absolutnie nie ma. Wręcz przeciwnie, tu w Stanach Zjednoczonych spotykamy się z wielką sympatią. A skąd to się wzięło? Czy jest jakaś, nie wiem, legenda, anegdota z tym związana? Skąd się wzięła ta sympatia? Skąd się wzięła, pani Małgosiu, że górale to są strasznie ludzie otwarci, pomocni, weseli, radośni, z muzyką, ze wszystkimi właśnie tymi rzeczami, które ludzi łączą. I tak myślę, że tak jest. I to piękne. Dziękuję wam bardzo za wizytę w Pole Vision. Życzę powodzenia na balu charytatywnym 22 kwietnia w domu pod Halan oczywiście, czyli tradycyjnie. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Helena Studencka, sekretarz generalny Związku Pod Halan i Sylwia Kozielec, Królowa Związku Pod Halan. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo.